Dzień dobry, szanowni państwo. Witam serdecznie z Parku Miejskiego w Starachowicach. Dziś naszym gościem nieprzypadkowym jest przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, pan Andrzej Pruś, którego serdecznie witam w mieście rodzinnym, w mieście, w którym mieszka, ale dziś reprezentuje przede wszystkim Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, ale także Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, któremu za pośrednictwem pana przewodniczącego pragnę serdecznie podziękować za decyzję, która zapadła wczoraj, a decyzja ta dotyczy przyznania gminie Starachowice dodatkowego, wyższego wsparcia na rewitalizację Parku Miejskiego w Starachowicach o kwotę 1 400 000 zł. To jest decyzja niesamowicie ważna dla nas, dla samorządu lokalnego Starachowic, dlatego że o tyle większą środki wpłyną do budżetu i będą mogły być przeznaczone na inne cele. W naszym przypadku będą to uzupełnienia środków dla nauczycieli na podwyżki, do których byliśmy zobligowani na rok 2020, na uzupełnienie środków dla placówek niepublicznych, do których wypłacenia jesteśmy jako gmina zobligowani. Dzięki tym środkom będziemy mogli to uczynić. Natomiast państwo pamiętacie, że gmina Starachowice z dwóch różnych programów w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego otrzymała wcześniej wsparcie w ramach bioróżnorodności i w ramach rewitalizacji. W ramach bioróżnorodności to wsparcie otrzymaliśmy na poziomie około 50%. Wnioskowaliśmy o wsparcie rzędu 85%. W tej chwili Zarząd Województwa zdecydował o zwiększeniu tego dofinansowania do poziomu maksymalnego, czyli 85% w ramach bioróżnorodności. Jak państwu przekazywałem, prace związane z tym fragmentem Parku Miejskiego dotyczące bioróżnorodności zostały zakończone, został dokonany odbiór. Prace te dotyczyły m.in. wykonania tego ciągu pieszego, czyli głównej alei, wykonania bramy wejściowej, wykonania nasadzeń w Parku Miejskim, wykonania pergoli, wykonania części ciągów pieszych, pieszo-rowerowych na terenie Parku Miejskiego. To w ramach bioróżnorodności zostało wykonane. Ale drugie źródło dofinansowania, które mamy, rewitalizacja, tam prace jeszcze trwają. Dotyczą one pozostałej części Parku Miejskiego. Również wykonujemy alejki. Na ostatnim etapie wykonane zostaną także prace, które w pierwotnym projekcie nie były założone. To jest dog park. On będzie ostatnim elementem, który będzie wykonywany w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego. Oficjalnego otwarcia Parku Miejskiego dokonamy zapewne wiosną 2021 roku, natomiast pracę zamierzamy skończyć jeszcze w roku 2020. Wszystkim tym, którzy angażowali się w to, aby Park Miejski odzyskał dawną świetność, serdecznie dziękuję. Powiem państwu i podzielę się taką prywatną informacją, że gdy zaczynałem swoją współpracę i tworzyliśmy Młodzieżową Radę Miasta z koleżankami, kolegami z różnych szkół średnich, gimnazjalnych na terenie miasta, to naszym marzeniem było, aby Park Miejski zyskał nowe oblicze, żeby Park Miejski był miejscem, do którego młodzież, dzieci, ale także całe rodziny i osoby starsze mogły śmiało zaglądać o każdej porze dnia i nocy. W tej chwili nasze marzenia zaczynają się spełniać i za to wszystkim tym, którzy nam w tym pomagali, serdecznie dziękuję. To wielka sprawa, że Park Miejski w Starachowicach po wielu latach oczekiwań zyskuje nowe oblicze i wszystkim tym, którzy nam w tym pomagają, dziękuję. Proszę pana przewodniczącego o przekazanie tych podziękowań również dla wszystkich członków Zarządu Województwa, którzy podnieśli przysłowiową rękę za tym projektem. Bardzo dziękuję. I proszę. Dziękuję panie prezydencie i gratuluję panu i mieszkańcom, że ta rzecz no, zmierza do szczęśliwego końca. Nawiązując tutaj do słów pana prezydenta, no na tym, proszę państwa, polega funkcjonowanie we władzach, w życiu publicznym, panie prezydencie, że realizuje się swoje marzenia i tego też panu gratuluję, bo wiem, jaką to ogromną satysfakcję przynosi. Cieszę się bardzo, że dzięki takiemu wsparciu, dobrej współpracy z samorządem województwa udaje się tego typu rzeczy robić. Fajnie, że zmierza to do końca, że za chwilę pan otworzy razem dla mieszkańców ten zmodernizowany, doprowadzony do porządku park. Ale ja już dzisiaj chcę do mieszkańców zaapelować, zatroszczmy się wszyscy o to, aby ten park nie podupadał w ciągu najbliższego czasu, bo naprawdę już pomijam tę wielką finansową inwestycję, ogromny organizacyjny wysiłek, ale z tego typu rzeczy w przestrzeni publicznej po prostu trzeba się cieszyć i wspólnie o nie dbać. To nie jest tak, że
pan prezydent przy pomocy samorządu województwa zrealizują poważną inwestycję i potem nikogo to nie będzie interesować. Taka zbiorowa odpowiedzialność w zakresie troski o to, co robimy wspólnie, jest tutaj jak najbardziej wskazana i o to do mieszkańców Starachowic mojego miasta apeluję, bo też mi na tym bardzo zależy. O parku przez lata w życiu publicznym jakiś czas już funkcjonuje. Często się mówiło, to na początku lat 90. pierwsze inwestycje tutaj się zaczynały, kiedy ówczesne władze samorządowe na początku funkcjonowania samorządów zaczynały się też temu przyglądać, jeszcze wtedy bez pieniędzy unijnych. Udało się pewne rzeczy zrobić. Pamiętam tutaj oświetlenie kilku alejek, które przestały funkcjonować po około roku czy dwóch i były po prostu zdewastowane. Nie dopuśćmy do tego tym wspólnym wysiłkiem, a to, że Starachowice dobrze wykorzystują ten moment, to dzięki też dobremu zaangażowaniu władz samorządowych i dobrej współpracy naszych dwóch samorządów. Ja cieszę się, że taką skromną cegiełkę w tym wszystkim mogę mieć. I zapewniam, panie prezydencie, że na to pan może liczyć, bo te rzeczy są niezwykle istotne. A czasy nie są w tej chwili łatwe, bo żyjemy, co widać też po naszym zabezpieczeniu dzisiaj wspólnym, że żyjemy w trudnych czasach i mając wiele ważnych wyzwań związanych dzisiaj z bezpieczeństwem zdrowotnym Polaków, mieszkańców Świętokrzyskiego, nie możemy zapominać też o tym, że przyjdzie kiedyś taki czas, że będziemy wracać do tej normalności. On pomału przychodzi, dlatego takie inwestycje są ważne. Mimo że samorząd województwa ponosi ogromne wysiłki finansowe, bo chcę państwu powiedzieć, że w tym okresie ochrony przed COVID-em samorząd województwa zaangażował trochę ponad 500 mln zł środków budżetowych i unijnych do tego, aby dbać o bezpieczeństwo mieszkańców Świętokrzyskiego. Wiele z tych środków trafiło także do Starachowicy, powiatu starachowickiego, z czego się bardzo cieszę. Ale myśląc o tych najważniejszych rzeczach, jakim jest zdrowie i życie mieszkańców Świętokrzyskiego, nie będziemy zapominać też o tych takich bardziej przyziemnych, tych związanych z rozwojem lokalnych społeczności, z dbaniem o takie miejsca jak Starachowice, czy w tym przypadku ten piękny Starachowicki Park. I cieszę się, że mogłem w tym w jakiś sposób uczestniczyć. To dobra współpraca naszych dwóch samorządów, samorządu województwa z samorządem Starachowic doprowadza do funkcjonowania takich rozwiązań. To, że na tym ostatnim etapie znalazły się jeszcze środki, aby uzupełnić ten wkład, w sumie jak dobrze policzyłem, ten wkład samorządu województwa do tej inwestycji to trochę ponad 8 milionów złotych przy tej ogólnej kwocie przekraczającej 12 milionów, także wydatek jest naprawdę potężny i naprawdę duże wyzwanie do tego, abyśmy wspólnie z mieszkańcami zadbali o to, aby ten ogromny wysiłek, ta fajna inwestycja nie została zmarnowana. Zatroszczmy się o to wspólnie i apeluję za pośrednictwem mediów starachowickich do wszystkich mieszkańców o to, abyśmy o takie rzeczy związane z wysiłkiem, ogromnym zaangażowaniem ludzi i środków finansowych po prostu docenili i wspólnie za nie odpowiadali. Dziękuję panie prezydencie, gratuluję raz jeszcze i deklaruję tutaj naprawdę szczerą współpracę i oddanie w realizacji takich przedsięwzięć. W Parku Miejskim już działa monitoring wizyjny, natomiast w roku 2021 planujemy zwiększyć ilość kamer monitoringu w Parku Miejskim, tak aby każda osoba, której przyjdzie do głowy niszczenie naszej wspólnej przestrzeni, a tak jak to już mieliśmy z takimi aktami wandalizmu, mieliśmy już do czynienia w Parku Miejskim, wiedziała, że kara prędzej czy później nie ominie. Mamy też pozytywne przykłady dotyczące osób, które zaśmiecały wspólną przestrzeń, a które po zwróceniu uwagi poprzez media społecznościowe przyszły i po sobie posprzątały. Chciałbym, aby każda osoba, która do Parku Miejskiego ma siłę przynieść butelkę z piwem, paczkę chipsów pełną i inne rzeczy, potrafiła odnieść pustą butelkę bądź pustą paczkę po chipsach do jednego z koszy, które są w najbliższym otoczeniu. Koszy w Parku Miejskim także przybędzie. W ramach bioróżnorodności te kosze, które zostały zamontowane, już są. Natomiast przybędzie koszy w ramach tego zadania dotyczącego rewitalizacji. Tak czy siak, niezależnie od tego, czy kosze są, czy nie ma, wszyscy zobowiązani jesteśmy o to, żeby śmieci po sobie sprzątać. Szanowni Państwo, mamy jeszcze kilka zadań, które będą realizowane w kolejnych latach. To są zadania, które są zaplanowane w ramach rewitalizacji, ale na które pozyskać chcemy jeszcze dodatkowe środki.
ulica Chopina i ulica Pileckiego, czyli ulice, które przylegają w bezpośrednim sąsiedztwie do Parku Miejskiego, są ulicami, które znalazły się na liście wojewody świętokrzyskiego, która uprawnia gminę Starachowice do uzyskania w kolejnych latach 80% dofinansowania do kompleksowego wyremontowania tych ulic, czyli wymiany chodników na nowe, wymiany nawierzchni na nową, i to w kolejnych latach się zadzieje. Ale to, kiedy to się stanie, zależne jest od tego, w którym momencie otrzymamy wsparcie finansowe. Wszystkie środki z tego programu, w ramach którego mamy możliwość uzyskać to dofinansowanie, zostały przekazane w roku 2020 i bardzo możliwe, że będą przekazane w 2021 na walkę z koronawirusem. W związku z tym musimy uzbroić się w cierpliwość po to, żeby zrealizować te prace, ale przy 80% wsparciu. Chcę, żebyście Państwo też zrozumieli i widzieli to, dlaczego niektóre inwestycje realizujemy szybciej, a dlaczego niektórych realizacja jest odłożona w czasie. Przykładem jest ulica Parkowa. Ogłaszaliśmy przetarg na realizację tej ulicy bodajże 2 lata temu. Wtedy ten przetarg został unieważniony, ponieważ oferty od wykonawców były wyższe od kosztorysu, który zakładaliśmy i przewidzieliśmy środki na ten cel, ale mielibyśmy to zadanie realizować wówczas ze środków własnych. W międzyczasie udało nam się pozyskać środki w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego i 85% wsparcie na realizację tej ulicy. Dlatego ta ulica będzie realizowana już w roku 2021. Przetarg już ogłosiliśmy, oferty od wykonawców znamy, wiemy, że te oferty są poniżej poziomu, który mamy przygotowany na ten cel, dlatego wiemy, że wykonawca zostanie w tym postępowaniu wybrany. Kolejny przykład to nawet ta realizacja Parku Miejskiego. Naszym celem było to, żeby to miejsce odżyło, ale na to trzeba było dodatkowych środków. Środki z bioróżnorodności, które wówczas wynosiły 50% i to było małe dofinansowanie w stosunku do zakresu prac, które był do zrealizowania w całym Parku Miejskim, dlatego wystaraliśmy się o dodatkowe środki w ramach rewitalizacji, a wcześniej jeszcze o środki z modelowej rewitalizacji miast, z ministerstwa, które zajmowało się wtedy funduszami zewnętrznymi, na przygotowanie dokumentacji technicznych, zarówno do przebudowy Parku Miejskiego, jak również zagospodarowania otoczenia Parku Kultury, które także zyska nowe oblicze w 2021 roku, czy chociażby remontu Parku Kultury, który także będziemy w kolejnych latach realizować. Przy czym, tak jak mówię, niektóre inwestycje odkładamy w czasie, ponieważ koszty wzrosły i to znacząco, a nie chcemy realizować ze środków własnych tych inwestycji. Państwo zwracaliście uwagę i też podawaliście te informacje dotyczące prognozowanego zadłużenia gminy Starachowice w kolejnych latach. W ubiegłym roku, jak spotykaliśmy się o tej porze roku i gdy procedowany był budżet na rok 2020, mówiliśmy o tym, że gmina Starachowice zaciągnie 36 milionów złotych kredytów na to, żeby można było zabezpieczyć wkłady własne do realizacji inwestycji. Co się od tamtego momentu zmieniło? Ano to, że w roku 2019 nie zaciągnęliśmy 6 milionów, które były zaplanowane. W tym roku kilku milionów także nie zaciągniemy, które były zaplanowane. I zadłużenie na koniec 2021 już w tej chwili prognozowane jest o 10 milionów złotych niższe niż zakładane, a docelowo będzie jeszcze niższe niż to, które podaję w tej chwili, czyli 10 milionów złotych niższe niż to, co mówiłem w ubiegłym roku. Dlatego wszystkich mieszkańców proszę o jedno. O zrozumienie, o zaufanie, dlatego że wszystkie te ruchy, które wykonuję jako prezydent miasta z moimi współpracownikami, zmierzają do tego, żeby w mieście było zrealizowanych jak najwięcej inwestycji, ale jak najmniejszym kosztem zadłużenia naszego samorządu. Staramy się, aby finanse samorządu starachowickiego były na stabilnym poziomie po to, żebyśmy w kolejnych latach mogli zrealizować również dużo inwestycji. Bo jakim byłbym prezydentem, gdybym zrealizował w jednej kadencji wszystko, co się tylko da, zadłużył samorząd niesamowicie, ale w kolejnej kadencji następny prezydent nie mógłby zrealizować żadnego zadania, bo zostało mu tylko i wyłącznie jedno – spłacanie długów po materku. Nie wyobrażam sobie takiego rozwiązania, dlatego w taki sposób tymi środkami zarządzamy, aby jak najwięcej inwestycji w naszym mieście zrealizować. Dziękujemy. Dziękujemy.